Witam na moim kanale. W tym filmie opowiem o platformie TP-Link Omada. Nie będę tu pokazywać samego zarządzania platformą, ale pokażę urządzenia wchodzące w skład tej platformy, czyli takie portfolio produktowe. Jako autoryzowany partner firmy TP-Link zapraszam do zakupu sprzętu z serii Omada u mnie. Zakupy najlepiej realizować poprzez kontakt na e-mail kontakt@matyspc.pl. Będzie w opisie filmu. Pomagam wtedy dobrać urządzenia do potrzeb i zastosowań. Niedługo też planuję w pełni ruszyć ze swoim sklepem internetowym, tylko czekam na regulamin. Oczywiście link do sklepu też będzie w opisie. No to zaczynamy. Sterowanie programowe infrastrukturą sieciową, czyli SDN. Rodzina urządzeń Omada idealnie jest ukazana na tym obrazku ze strony producenta. Mamy tutaj kontroler na rysunku i informacje o tym, że jest do niego dostęp z chmury i niekoniecznie musi to być kontroler w chmurze, ale może to być sprzętowy, programowy, jakikolwiek i on daje dostęp z chmury swoim kontem TP-Link ID. Można oczywiście lokalnym kontem użytkownika, jakie się sobie stworzy, też zarządzać, jeśli się jest wewnątrz tej sieci. Mamy oczywiście routery, switche kompatybilne, można też używać takie, które się z Omadą nie integrują, ale fajnie mieć te kompatybilne, bo wtedy w jednym panelu zarządzamy wszystkim. Punkty dostępowe, jak widać. No i nawet jest aplikacja mobilna, tylko ona ma oczywiście mniejszą funkcjonalność. Lecimy sobie dalej. Tak wygląda panel mój po zalogowaniu na stronę omada-tplink-cloud.com. Jest tu lista sieci, którymi mam uprawnienia do zarządzania. Oczywiście tutaj nie pokazuję Wam, bo byście wiedzieli, kogo obsługuję, to nie o to chodzi. Widzimy wersję aktualnej Omady, czy to jest po ikonce, czy to jest software'owy, czy to jest sprzętowy kontroler, to wszystko widać. Tu jest moja sieć, no to wiadomo, pokażę, ile urządzeń, ile sajtów, czyli stron jakby dla konkretnych fizycznych lokalizacji. O, tutaj jeden klient ma 3, czyli mamy główne biuro, centrale, do tego jakieś dwa osobne biura gdzieś tam w terenie, ile urządzeń z serii Omada zarządzanych, ilu klientów aktualnie podłączonych, to wszystko tutaj widać. Idziemy sobie dalej, po wejściu na kontroler widzimy takie podsumowanie w sekcji Global, jak tu sobie klikniemy, no to jest tylko pokaz slajdów, więc nie kliknę, to się rozwiną wszystkie możliwe sieci, ja mam tylko swoją plus taką testową, żeby pokazać, że jest i też ile jest podłączonych switchów, punktów dostępowych, czy router jest, czy go nie ma, ile ostrzeżeń. O, a tak wygląda widok zarządzania samymi urządzeniami. Od czasu, kiedy robiłem ten zrzut ekranu, zdążyłem dołożyć jeszcze jednego switcha 24-portowego. No i tutaj możemy sobie bezpośrednio zarządzać na switchach, jakie gniazda mają być do jakiego VLANu, agregacje można między switchami zrobić, wszystko z tego panelu w jednym miejscu. Tu jeszcze mamy opcję przeglądania podłączonych klientów. No i jak wejdzie się w ustawienia, no to ustawiamy jedną sieć Wi-Fi, ona od razu jest na wszystkie punkty dostępowe skierowana. Zmienimy hasło, to po chwili też wszystkie to widzą. Idziemy dalej. A tutaj mamy listę kontrolerów. Do działania Omady jest potrzebny kontroler. On przechowuje konfigurację całej sieci. Jak wcześniej już wspomniałem, Omada to sieć definiowana programowo, stąd przy jej nazwie pojawia się dopisek SDN. Bez kontrolera da się taką siecią zarządzać, ale jest to niewygodne, bo trzeba się logować osobno na router, na każdy switch, na każdy punkt dostępowy. Można, tylko po co? Kontroler dodaje jeszcze kilka opcji, których nie ma przy takim zwykłym zarządzaniu. O tym opowiem za chwilę. W chwili nagrywania tego filmu, czyli końcówka lipca 2023, mamy do wyboru kilka opcji, jeśli chodzi o kontroler. I mamy tutaj tak, dwa modele sprzętowe, OC200 i OC300. Różnią się ceną i liczbą obsługiwanych urządzeń i klientów. Nie mylić urządzeń z klientami, bo klienci to są podłączeni użytkownicy, telefony, komputery, a urządzenia no to liczymy jako router, switche, punkty dostępowe. No jeszcze nie trafiłem, żeby ktoś potrzebował OC300. Za chwilę powiem dlaczego, o co w tym chodzi. Tutaj pozwoliłem sobie wrzucić przy każdym kolejnym kontrolerze, też tak będzie,
zrzuty ekranu po prostu ze strony producenta, żeby było to wszystko w jednym miejscu. OC200 potrafi zarządzać 10 routerami, 20 switchami i 100 punktami dostępowymi. Czyli jeśli mamy większą sieć i będzie 21 switchy, to już tego 21 nie będzie można zaadoptować. Tak samo 101 punktu dostępowego nie będzie można zaadoptować. No i niby 1000 klientów. To i tak jest, te ograniczenia, które tu są, to i tak jest już całkiem spora sieć, więc on zwykle wystarcza. Warto tu wspomnieć, że on jest dostarczany bez zasilacza. Możemy go zasilić na pierwszym gniazdku przez PoE. Tu mamy USB do backupu konfiguracji. Tu mamy drugie gniazdo ethernetowe, a z tyłu jest jeszcze mikro USB i można go zasilać ładowarką od telefonu, taką słabiutką od starych telefonów, 5V, 1A wystarczy. No to współczesnych telefonów to w ogóle nie zasili. Tu mamy tą informację. Port ethernetowy 100 megabitów, ale on nie ma zupełnie żadnego znaczenia, bo on tylko zarządza tą konfiguracją, nic więcej. Dalej mamy OC300. Tu już zasilacz jest jakby wbudowany w urządzenie i zwykłym kablem, jak do zasilania komputera, się to podłącza. I tutaj mamy, on już ma porty gigabitowe, w sumie to niewiele pewnie daje. A nie wspomniałem o cenie. OC200 około 450 zł. OC300 będzie pewnie około 800. Nie sprzedałem ani jednej sztuki i wiem, że miała być jakaś mała podwyżka ostatnio. Ale to mówię, to nie spotkałem jeszcze, żeby gdzieś trzeba było taką wielką sieć robić, więc to jest tam mniej istotne. 500 punktów dostępowych można mieć. 100 routerów i 100 switchy. Tutaj nie ma tej informacji chyba dokładnie doprecyzowanej, ale ja gdzieś to wyczytałem, więc tutaj mamy o wiele, wiele więcej, więc na zupełnie większe sieci. Następna opcja to jest kontroler programowy. Tutaj niby do 1500 punktów dostępowych, OMADA, przełączników, routerów. Tu w zasadzie nie ma żadnego sztywnego ograniczenia. Jedynie wydajność maszyny, na której to będzie stało. I możemy zainstalować taki kontroler na Windowsie albo na Linuxie. Tutaj na Windowsie po prostu wystarczy pobrać i uruchomić instalator standardowo. Na Linuxie trzeba dokładnie sprawdzić, na jakiej dystrybucji i jakiej wersji na pewno zadziała. Ja mam Ubuntu 20 i na niej chodzi. Mój właśnie na tym stoi. I ta opcja jest dobra dla kogoś, kto nie potrzebuje wydawać kasy niepotrzebnie na kontroler, bo ma jakiś sprzęt, który non-stop chodzi w domu czy w firmie. Jakiś serwer firmowy może być. Niektórzy jakiegoś home assistanta w domu trzymają na jakimś mało zasobożernym, prądożernym sprzęcie. To jak najbardziej można taki kontroler na tym sobie uruchomić. I jedziemy dalej. Kontroler oparty na chmurze, abonamentowy. No właśnie. Można nie kupować nic, a mieć kontroler po prostu zakładając sobie to konto TP-Link ID, które i tak praktycznie każdy, kto zarządza tymi kontrolerami, będzie mieć, bo głupio by było nie mieć. I wystarczy tam dodać nowy kontroler chmurowy, później abonamentowo opłacać. Niestety nie powiem wam, ile to kosztuje, bo nawet tego nie sprawdzałem. Jak ktoś chce, to w ten sposób też może sobie to ogarnąć. Tu w zasadzie nie ma limitów. Tam niby były na tym programowym, tutaj nie ma według tego zupełnie nic. Tak to wygląda. I tu mamy następny slajd. To jest bardzo ciekawa opcja, bo to jest router R7212PC. Ja go miałem na testy u siebie i kilka filmów wcześniej pokazałem go. On jest całkiem fajny, bo mamy tak, mamy router, mamy 8 portów PoE w nim. Nawet są gniazdka światłowodowe, można, jak operator dostarcza w ten sposób i się zgodzi, to można sobie internet na WAN puścić w ten sposób. Ma wbudowany kontroler i kosztuje zaledwie 1000 zł. Zaledwie, bo jakbyśmy policzyli kontroler OC200, router R605 i chociaż switch z 4 portami, taki jak SG2008P, no to już nam wychodzi sporo więcej. Więc tutaj na plus, tylko że on ma jeden spory minus.
obsługuje tylko 10 punktów dostępowych, więc jeśli mamy jakieś większe biuro, gdzie mielibyśmy 11 punktów dostępowych, 12 na przykład. Ostatnio miałem takie zamówienie na 12 sztuk modelu EA660 HD, po 1000 zł za sztukę one chodzą mniej więcej. No to już musiałem klientowi powiedzieć, tego routera nie możemy brać, bo kontroler nie ogarnie wszystkiego tak jak należy. I musiało być zmienione na R605 z OC200. No i tu możemy mieć dwa switche tylko w zarządzaniu, dwa routery, w tym on jeden już jest, jakby wykorzystuje ten limit, czyli możemy użyć go w sytuacji, kiedy mamy główne biuro plus jakąś drugą lokalizację, żeby tam R605 postawić, spoko, można, ale jak już trzecie dojdzie, to już nie będzie można tym zarządzać wszystkim z jednego panelu. Ale jest to opcja ciekawa, ludzie kupują, bo do domu, jakby mieli kupić te urządzenia osobno, no to im wychodzi korzystniej, bo w domu to 3-4 punkty dostępowe to już jest huk. Jedziemy dalej. Routery kompatybilne z OMADą. W tej chwili na rynku u nas mamy 4 modele. One są tutaj ustawione od najdroższego do najtańszego. Z tym, że jeden to już pokazałem przed chwilą. Ale tutaj widzę, że ustawiłem sobie od najtańszego do najdroższego kolejność. No to mamy podstawowy model R605. Nie wiem, czemu ja tutaj nie wpisałem, dopiszę, że to jest R605. Podstawowy model kosztujący jakieś 260-270 zł. Jak widzimy, ma 5 portów gigabitowych plus USB. To jest wersja druga sprzętowa, wersja pierwsza nie miała USB, była trochę inna. Znaczy obudową się niewiele różniła, bo wielkość ta sama. Wiem, że inny zasilacz był, ale już jest rozpoznawana jako inna. No i tu możemy mieć do 3 łącz internetowych naraz po kablach, plus modem z USB możemy do tego dołożyć. Taki podstawowy model. VPN-a odpalimy, wszystko na tym odpalimy, całe zarządzanie OMADą będzie. Następny model, o cenie mówiłem. No tutaj mamy R7206. Jeszcze mi się nie zdarzyło go spotkać, bo wszędzie, gdzie potrzebowałem jakiś router z OMADY wrzucić, to w zupełności wystarczał ten model R605. Tutaj, jak widać, jeszcze można mieć WAN po światłowodzie, ale też gigabitowy, więc nie ma jakiejś tam wielkiej rewolucji. On co prawda jest mocniejszy, jeśli chodzi o procesor w środku, więc więcej połączeń. Właśnie tu mieliśmy obsługę 20 połączeń IPsec LAN to LAN całych sieci ze sobą, a tutaj mamy stówkę, no to 5 razy więcej, jest po prostu mocniejszy. Do użytku w domu nie ma sensu go kupować, bo jest 3 razy droższy od tamtego. Później mamy, no pomijam tutaj w tym 7212, bo już o nim mówiłem, gigabitowy router z portami 10-gigabitowymi. No właśnie, tutaj mamy najbardziej wypasiony w tej chwili model działający z OMADą. No i tu mamy 10-gigabitowe porty. Mamy WAN 10-gigabitowy po światłowodzie, zdaje się. Tak jak tu jest wypisane. I tak, i tu następne gniazdo. O, tu mamy dokładnie opisane na tym rysunku. 10-gigabitowy WAN po światłowodzie tutaj. A ten drugi port światłowodowy to też jest 10-gigabitowy, ale on może być WAN-em i LAN-em, jak potrzeba. Następny port światłowodowy to już jest zaledwie gigabitowy, też może być WAN-em i LAN-em, tak jak pozostałe 8 gigabitowych portów RJ45. Dwa dodatkowe USB 3.0, co my możemy na nich mieć, modem 3G, 4G do dodatkowego łącza, jak potrzeba. Jako taką ciekawostkę, tu pozwoliłem sobie sprawdzić na czystym sajcie w OMADzie, takim pustym, gdzie jeszcze nie jest żaden router podpięty, jakie modele są w tej chwili obsługiwane, i jak tu widzimy, pojawiły się dwa, których u nas nie ma na rynku. O tym R707-M2 już zrobiłem filmik, jak go wypatrzyłem, pokazałem, że coś takiego się pojawiło, a tego za chwilę tutaj pokażę. Czyli mamy R707-M2, 2,5 gigabitowy, ale z tego co widać, to mamy tylko dwa gniazda 2,5 gigabitowe,
Czyli tu sobie wpuszczamy taki super szybki internet od dostawcy, a tym możemy sobie wyjść na switch, który będzie miał 2,5 gigabita dalej, żeby nie tracić prędkości. A tu już mamy gniazda zwykłe gigabitowe. SFP, nie patrzyłem jakie tutaj jest. No ale to jest w ramach ciekawostki, tego modelu jeszcze u nas nie ma. No i następny model R706W jest w OMADzie obsługiwany, ale jeszcze go nigdzie nie widziałem. Nawet jak się googlowało parę dni temu, to w zasadzie jedyne informacje to jak ktoś na YouTubie rozpakowywał. Nie wiem, czy jakiś Hindus, czy to w Chinach było. Tutaj też jakiś oddział TP-Linka pokazywał, że będzie model, który będzie miał od razu Wi-Fi. Pierwszy tutaj z takich. I to od razu porządne, no bo w standardzie AX3000. No to lecimy dalej. Się zagadałem już. Punkty dostępowe eApp. Dzielimy je na trzy rodzaje ze względu na sposób montażu i trzy ze względu na technologię. Powiedzmy taki podział sobie zróbmy. Ze względu na sposób montażu mamy tak. Sufitowe, czyli takie standardowe UFO można powiedzieć, do montażu na suficie, ewentualnie na ścianie. Wall, montowane tak jak nazwa mówi, jako gniazdko w zwykłej puszce. I dostałem na testy dwa modele. Powiem o nich później, jak będę pokazywać już konkretne egzemplarze. I więcej wtedy dopowiem, o co tu chodzi. Outdoor, przeznaczone do użytku na dworze, montaż na słupku, tak jak tutaj napisałem. Czyli takie urządzonka, które są odporne na wodę, na jakieś warunki atmosferyczne, żeby można było sobie na dworze mieć internet. Czy tam w jakiejś hali, jak jest większe zakurzenie czy coś, no to te outdoory jak najbardziej. No i następny podział ze względu na technologię, czyli Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4. O tych z Wi-Fi 4, czyli 802.11n na 2,4 GHz urządzenia eApps seria 100, to w zasadzie nawet już ich na stronie za bardzo nie widać, są w sprzedaży. To są takie tanie urządzonka, około 200 zł, one tam maksymalnie kosztują. Ten outdoor 100, 110 czy 115 outdoor, tam chyba 220, to jest taki najdroższy z nich. No ale kto dzisiaj będzie używać tego standardu, no to już kilka lat temu on wyszedł jakby z użycia, można powiedzieć. Chyba że do jakiejś fotowoltaiki, no to już co innego. Wi-Fi 5, czyli 802.11ac, eApp 200 seria, 225 na przykład model. Tam jeszcze jakieś eApp 300 coś były, ale jakoś tak mało spotykane i nigdzie ich już na cennikach nie widzę. No i aktualnie najważniejsza seria, czyli Wi-Fi 6, standard AX, czyli eApp 600. Wszystkie mają zasilanie PoE, każdy z modeli, jakie tylko spotkamy, ale nie zawsze mamy zasilacz w zestawie. I tylko do niektórych modeli z serii 600 są dodatkowe zasilacze w zestawie, takie 12-woltowe na okrągłą wtyczkę. Więc należy pamiętać, że tak, do tych z serii eApp 100 zasilacze są, do tych z serii 200 generalnie są, mówię o zasilaczach PoE, do serii 600 nie ma nigdy zasilacza PoE i do niektórych nie ma w ogóle zasilacza. Jak się kończy na trójce nazwa modelu, to w ogóle nie ma żadnego zasilacza. No i do tych walli, tych gniazdkowych też nie ma zasilaczy, bo to jest typowo już pod montaż taki jakiś hotelowy, że ze ściany, no w ścianie nikt nie będzie tam gdzieś podpinać, ani z drugiej strony, przeważnie przeznaczone do obiektów takich, gdzie tych zasilaczy nie potrzeba. Dobra, tutaj sobie pozwoliłem wyfiltrować na stronie producenta, jakie mamy modele. I to są aktualne dostępne modele pod Wi-Fi 6 do montażu na suficie, czyli takie okrągłe. I tu możemy zauważyć, że eApp 670 i 660 HD wyglądają troszeczkę inaczej. I tu bym Wam musiał pokazać zdjęcie porównawcze. Właśnie tutaj widzicie w tej chwili, jaka jest różnica między dokładnie modelem eApp 620 HD i 660 HD. No właśnie, taka jest różnica. Tylko że musimy pamiętać jeszcze o tym, że pierwsze wersje, na przykład eApp 610, też wyglądały tak jak te 660, 670, też były takie wielkie i można tak trafić na coś takiego. No, 653 i 600. O, nie ma 613, jeszcze też powinien tutaj taki być. Tu nie ma w ogóle zasilacza, nie? No, ale tutaj mamy Wi-Fi 6, standard najniższy AX1800 na tych dwóch modelach tutaj, później AX3000, tutaj to już jakieś w ogóle wyższe, te najmocniejsze mają po 2,5 gigabita
gniazda wejściowe, więc to już jest w ogóle kosmos, nie? Są jeszcze z Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6E, ale u nas w kraju ich nie ma dostępnych, bo u nas w kraju częstotliwości 6 GHz zdaje się nie można jeszcze używać. Jakieś są prawne zagmatwania w tej sprawie i nie można. Dopisek HD oznacza, że więcej po prostu klientów bezprzewodowych można na tym uwiesić, że tak powiem. I to o to chodzi, nie? Jakby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego takie coś w nazwie i po co to. Dalej jedziemy, mamy standard Wi-Fi 5, w zasadzie w tej chwili zostały trzy modele z tych do montażu sufitowego i one wyglądają tak jak tutaj, wszystkie tak samo, wszystkie mają tą samą ramkę, delikatnie się różnią standardem, tu mamy w modelu podstawowym AB225 AC1350, czyli oczywiście połowy tej prędkości i tak się nie da wyciągnąć u każdego producenta, bo to jest brutto z dwóch pasm podawane. Tutaj EAP245 niby ma 1750 i ten EAP265 HD, czyli znowu jakby to samo co ten tutaj mniejszy, jeśli chodzi o model, ale więcej po prostu klientów można jednocześnie na tym uwiesić. Wi-Fi 4 w ogóle tutaj nie pokazuję, nie uwzględniam, a wyglądają tak samo jak te z Wi-Fi 5. Jadąc dalej, mamy te punkty do umiejscowienia na zewnątrz. W tej chwili cztery modele. Aha, tu jest z tej serii z Wi-Fi 4. No to taki EAP 110. Jak ktoś ma jakąś fotowoltaikę gdzieś na zewnątrz wystawioną, no to takiego sobie można na słupku powiesić i on tam na dwór puści sieć. Taką tam w standardzie N300 w 2,4 GHz w zupełności do tego wystarczy, ale już do takiego normalnego codziennego użytku to chociaż 225 outdoora polecam na standardzie Wi-Fi AC1200. Zasilacz w zestawie do każdego z nich, jak pamiętam, jest kostka PoE, więc można nawet na taki pojedynczy montaż, nie używając tam 10 punktów dostępowych, czy nawet chociaż dwóch, tylko jednego, to już mamy też zasilacz w zestawie. No tutaj 650 outdoor, w zasadzie najdroższy z nich wszystkich, no prawie 9 stówek trzeba na niego położyć, na tego 225 około 4 stówek, ten 110 nieco ponad 200, jak pamiętam. No i tu mamy standard AX3000. Odporne oczywiście na wodę, na deszcz, na wszystko takie. No wiadomo, to jest do użytku na zewnątrz. A jeszcze jedna rzecz o tych e-appach outdoorowych, bo mi się przypomniało na końcu. Możemy powiesić dwa takie urządzonka gdzieś, powiedzmy, na jakimś podwórku, jeśli chcemy połączyć dwa budynki ze sobą. Oczywiście nie na jakiejś tam dużej odległości, tylko takie tam kilkanaście metrów, powiedzmy 20. Niech sobie będzie. Jeśli nie mamy możliwości położenia kabla między tymi budynkami, wystarczy w OMADzie włączyć funkcję, która się po prostu nazywa mesh. I ona wtedy spowoduje, że jeśli uruchomimy te punkty dostępowe, one już będą zaadoptowane i tego outdoora drugiego jakby powiesimy sobie na budynku obok, ale on nie będzie miał w ogóle dojścia do naszej sieci kablem, one się zeskanują jakoś cudownie po sieci bezprzewodowej w eterze i wtedy można pozwolić im połączyć się bezprzewodowo, czyli zamiast kładzenia kabla łączymy takie dwa e-apy ze sobą bezprzewodowo, no i dalej wychodzimy z tego drugiego do jakiegoś switcha i mamy sieć puszczoną do następnego budynku. I to jest tak jakby na sztywno spinane w samej platformie OMADA i do tego też jest potrzebny kontroler, bo bez tego nie idzie tego wykonać. I cały ruch sieciowy możemy sobie w ten sposób dodatkowo przepuścić. Te zwykłe do montażu na suficie też można w ten sposób zrobić, ale no zwykle to jest montowane w budynku, gdzie one między sobą i tak już po kablach chodzą, a tutaj tu jest taka opcja, że można sobie w ten sposób to puścić. Przechodzimy do modeli gniazdkowych, jak ja to mówię, i dostałem te dwa tutaj najwyższe modele do testów kilka dni temu. Muszę to też potestować i nagrać. To montujemy w zwykłą puszkę w ścianie, taką jak do gniazdka elektrycznego, tylko oczywiście musimy mieć kabelek sieciowy zakończony wtyczką RJ45. No a z drugiej strony oczekujemy, żeby był jakiś zasilacz PoE, którego tu w zestawie nie ma, ale to zwykle się takie punkty montuje na przykład w hotelu. Każdemu gościowi w hotelu montujemy taki jeden. One jak widać mają jeszcze wyjścia na kabel zwykły, tylko że te najniższe modele no to mają tylko 100 megabitowy ten kabel, chociaż gdzieniegdzie niektórzy chcą właśnie do tyle ograniczyć,
to w sumie wtedy nie trzeba więcej nic konfigurować. Te później mają modele gigabitowe, z tym, że teraz nie pamiętam, który jak ma. Na pewno ten 655 ma jeszcze trzy wyjścia dodatkowo, czyli to tutaj jednym kablem przychodzimy, a trzema jeszcze możemy wyjść, w tym jedno jeszcze PoE możemy sobie wypuścić. 650 ma jedno wyjście zwykłe gigabitowe. 615 też ma trzy, tak jak ten, więc to bardzo fajna opcja z jednego kabelka. No mamy switcha, w zasadzie switcha z punktem dostępowym i jeszcze jako gniazdko w ścianie. No w ogóle pomysł jest moim zdaniem świetny. Jedna rzecz, nie obsługują tego mesha, o którym przed chwilą powiedziałem przy punktach outdoorowych, więc one zawsze muszą z tego kabla być i tak zasilone i sygnał wszystko muszą mieć podane tym kablem. Switch. Oj, tu jest o czym mówić. Zobaczcie, różne switche są dostępne. Ja tu sobie po prostu pozwoliłem to podzielić. Tu będzie tak ogólnikowo, że po prostu nie chcę za dużo tutaj o tym mówić, bo będzie tego naprawdę materiału jest sporo. Ja tu sobie zaznaczyłem tak, że chcę mieć switche od 5 do 10 portów i to są wszystko switche kompatybilne z Omadą, czyli po prostu w samej platformie klikamy sobie w urządzeniach na ten switch i mamy listę portów, widzimy co jest podłączone, na którym, z jaką prędkością i tak dalej. Możemy sobie grzebać. Tu nawet mamy już porty 10-gigabitowe w tym modelu z PoE. Tu mamy same gniazda światłowodowe, na przykład w tym modelu, który tu widzimy. Taki najbardziej podstawowy SG2008 bez żadnego PoE, no to 400 kosztuje. Już można sobie WLANy na tym ustawiać. Model z 4 portami PoE, jakieś 460 zł. Później już są jakieś większe modele z gniazdami SFP, SFP Plus, gdzieś tu chyba pewnie były. No o, tutaj 10-gigabitowe, więc można sobie w ten sposób. O, dopisek M2, tu jak pamiętam, oznacza, że porty ma 2,5-gigabitowe, nie? I tu 10-gigabitowe dołączenia pomiędzy. Także już całkiem fajne switche. Między 11 a 18 portów to jest dosyć mało tego, bo mamy tylko taki światłowodowy na 16 portów światłowodowych switchik i tutaj mamy później modele 2218 i z dopiskiem P, czyli P to jest PoE, po prostu to samo, te same modele, tylko ten ma PoE, ten nie ma PoE. Później mamy od 24 do 28, no bo one tak są, że 24 porty plus 4 na światłowód przeważnie. I tutaj mamy na przykład mój model, który sobie ostatnio kupiłem, 2428P, też ze światłowodami gigabitowymi, ale niektóre mają 10-gigabitowe te światłowody. Tu mamy całkiem fajny model, nowy SG3428X myślnik M2. On nie ma PoE, ale ma porty 2,5 gigabita i tutaj 10-gigabitowe. Więc ostatnio na początku lipca teraz udało mi się jedną taką sztukę sprzedać, być może pierwszą w Polsce. Zamówienie było zanim dojechało w ogóle do hurtowni, do dystrybucji. To już było zaklepane, zapłacone. No nie, zapłacone było później. Do mnie było zapłacone, a ja płaciłem do hurtowni od razu, jak to tylko wyjechało. I tutaj największe modele, bo po prostu do szafy rakowej się nic więcej nie zmieści. Czyli mamy 3452 w kilku odmianach. Czyli mamy z PoE, mamy bez PoE, mamy tutaj z jeszcze mocniejszym PoE i portami 10 gigabitów, bo tu mamy większy budżet, tu chyba mamy 250 watów, tutaj jeszcze chyba 400, czy ileś, już nawet nie pamiętam. Więc tak wygląda sprawa z tymi switchami. No i wszystkim zarządzamy z poziomu platformy. Jeszcze powiem, że są switche z serii Easy Smart, one są zarządzalne, ale niekompatybilne z Omadą, czyli musimy na każdego się osobno zalogować. Mało wygodne, no ale są sporo tańsze od tamtych. Też wersje z PoE, bez PoE, ze światłowodem, wszystko co potrzeba jest dostępne. Tylko tak jak mówiłem, jak ustawimy jakieś WLANy, jakieś takie cuda, no to żeby to działało z nimi, no to trzeba się na taki switch zalogować, na każdy port osobno skonfigurować, ustawić i nie możemy tego zrobić centralnie, tylko musimy na każdy osobno wchodzić. No, tu są następne jakieś modele mniejsze, proszę, nawet można sobie taki za stówkę kupić, pięcioportowy. Czasami po prostu więcej pieniędzy nie warto wydawać, jak potrzebujemy po prostu mieć jakiś pięcioportowy switch, no to nie musimy wydawać 400 zł, tylko
taki prosty switchik za 100 też to ogarnie. Tutaj nawet wersja z PoE, taki mały, bo czasami też gdzieniegdzie potrzeba właśnie takiego małego, a nie od razu za nie wiadomo jakie pieniądze ładować takie wielkie switche. No i to by było na tyle. Zapraszam do kontaktu, jakby ktoś potrzebował. Jeszcze podlinkuję Wam dodatkowo grupę na Facebooku, TP-Linka, gdzie też się udzielam. No to by było na tyle. Zapraszam do kontaktu. Cześć.